10. Projekt zarządu w sprawie ponownego wniosku do prezydenta miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie dzielnicy drugiej. Paragraf pierwszy. Zapoznaliśmy się z projektem rozszerzenia strefy płatnego parkowania w dzielnicy drugiej Brzeguszki, która miałaby obejmować kwartał ulic Lubicz, Powstania Warszawskiego, ulicy Kotnarskiej, Podgórskiej i Wał Kolejowy do ulicy Lubicz. Rada Dzielnicy Drugiej Brzeguszki pozytywnie opiniuje zaproponowany projekt rozszerzenia strefy płatnego parkowania. No i jak widać, uzasadnienie jest bardzo podobne. Kto się zapoznał z tym projektem? No wszyscy się zapoznaliśmy jako rada i tak samo mieszkańcy doskonale wiedzą, jaki został zaprezentowany projekt rozszerzenia strefy, w zasadzie można powiedzieć o dwóch projektach. No właśnie, kiedy ten projekt był prezentowany? To zależy, bo to, tak jak słyszałem, to są nowe projekty teraz już. To znaczy tak, projekty były prezentowane między innymi na spotkaniach, na konsultacjach społecznych. Bo tak one się odbywały i w różnym liceum, na ulicy Wilka Wernickiego w szkole. No, tam można było usłyszeć. No nie, mi chodzi o to, że ja czytam gazety, czytam ostatnio, gdzieś w listopadzie, że Ziki ma przygotowane nowe projekty odnośnie rozszerzenia stref. Ja się pytam, czy to są te nowe projekty, czy tamte stare? Znaczy, tak jak tu widać, projekt ma obejmować kwartał ten tutaj stary przewodnik. Czyli tak? Co to myślał pani? Ja wyczytałam między innymi, oprócz tego, co jest tutaj w tym paragrafie pierwszym, powstają jeszcze, mają powstać tak zwane strefy buforowe. Nie wiem, co mało się ale nie, no dobrze, ja może tak to ostatnie zdanie przeczytam z uzasadnienia, że uważamy również, że zaproponowane rozszerzenie strefy o tak zwaną strefę buforową powinno nastąpić w kolejnym etapie realizacji założeń uchwalonego programu parkingowego dla miasta Krakowa, który został uchwalony w ostatnim miesiącu. I w tym programie parkingowym jest mowa o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o strefę typu C pod strefę P3 i P4 oraz o strefę buforową. I lepiej robić pewne zadania etapami, a nie całościowo. Najpierw macie kamień, a później pani ma... Złożył pan poprawkę o wniesieniu ostatniego zdania. O tą stronę wyłączą, strefa buforowa i miasto się wycofuje w ogóle. To jest tylko powiedziane, ktoś tam podłapał ładne słowo i chciał coś wnieść do miasta, ale miasto się chce wycofuje, a my chcemy zrobić osiedlowe cieskie strefą B, tam 6, czy ileś normalna jest strefa buforowa. Proponuję te kolejne poprawki. Wypieszcie tego zdania, żebyśmy nie sugerowali, że jednak jesteśmy za strefą, bo mamy już ustalony termin spotkania, konsultacji społecznych. Wstawia się do oficerskiego opuszczenia strefy C. Zwykłą to teraz nie możemy wielu rzeczy robić. Będziemy konsultować z mieszkańcami o strefę opuszczenia strefy C oficerskiego, a tu uchwale będziemy podnosić, że chcemy na strefę buforową. Także tu już do tej kolejnej poprawki. Ja przeczytam poprawkę pana Kalisty i Maćka. Pan Kalista złożył poprawkę dotyczącą wykreślenia z uzasadnienia zdania. Uważamy również, że zaproponowane rozszerzenie strefy o tak zwaną strefę buforową powinno nastąpić aż do dla miasta Krakowa. Tak, w razie głosujemy nad poprawką pana Andrzeja Kalisty. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Poprawka pana Andrzeja została przyjęta. Ale tak właściwie... Pan Jarosław, jeszcze najpierw ksiądz Dercziński, pani Agnieszka, pani Agnieszka i pan Jarosław. Pani Magdo, ja chciałam zapytać o tą strefę buforową. Czy ktoś coś wie, gdzie one miałyby przebiegać, te strefy buforowe? Tak, ale w ogóle, dlatego że do mnie przybiegali zaniepokojeni mieszkańcy i właśnie mówiąc, że koło nas ma być strefa na ulicy Szczersów. A, pan chce odpowiedzieć na pytanie pani Magdy? Właśnie dlatego, że nie wiemy, nie chcemy wypowiadać tego słowa, no bo co będzie mówić o czym nie wiemy, co to jest. Jest doskonale opisane. To jest, na pewno się miasto wycofało z tego, mogę tam powiedzieć. Nikt się nie wycofa. Nikt się nie wycofa. Z roku pani Zgody tam jest zapis. Programie parkingowym jest zapis tego, że nie pomorowa. Nie, jakie strefy są tego nie chcą i bardzo nie Bardzo proszę o ciszę. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż w pierwszym zdaniu pojawiło się określenie w konsultacji społecznej, w której uczestniczyły setki zainteresowanych mieszkańców. No proszę Państwa, proszę absolutnie o wykreślenie tego, bo to jest niezgodne z prawdą. Na spotkaniu przy zespole szkół ogólnokształcących, które było dzień przed Bożym Ciałem w tym roku, było poza radnymi czterema osobami, było sześciu mieszkańców. W szkole numer 8 w liceum myślę, że no, może było 100 osób, ja tam nie byłam, nie umiem powiedzieć, ale określenie przez setki tej liczby, tych sześciorga ludzi, no wydaje mi się, chyba że było więcej spotkań, o których ja nie wiem, ale wydaje mi się, że byliśmy o nich. Albo jeszcze jedno spotkanie na Oksydantyckiego, w której dokładnie było 270 osób. A teraz do wiadomości publicznej poszła informacja przez Radę Miasta Krakowa, że tutaj mieszkańcy terenu dzielnicy Długiej Grzegorzki w ogóle wycofali się. W ogóle są przeciwnikami rozszerzenia strefy żółtego parkowania. Dlatego napisanie określenie dokładnie, prawie niedokładnej liczby, ile tych osób brało w konsultacjach społecznych, myślę, że jest bardzo słuszne. Ale to co było? Ale duża większość była za. Ja się zgłaszałem, ponieważ chciałem się zapytać. Tu się to zdało podobnie, ale tutaj przed chwilą się dowiedziałem, że pomysł podobno umiera już i żeby to jeszcze odświeżyć i tak dalej, prawda? Tak? No zgadza się.
żeby to w tym roku nie umarło. No, tak naprawdę na sesji Rady Miasta w lipcu został z porządku obrad wykreślony punkt pierwszy, który, znaczy projekt pierwszy tej rozszerzenia skrótopłatnego parkowania właśnie w zakresie tej podstrefy trzeciej i czwartej. A teraz jakieś dwa tygodnie temu podobnie na sesji Rady Miasta został ten całościowy ze strefami buforowymi. W ogóle pod porządek obrad. No i... Który wycofał? Na razie jest złożony projekt z Zikitu pod obrady Rady Miasta, tak? Nie ma. Nie. Już nie ma, został, to znaczy nie został podjęty ten temat pod obrady. Do porządku obrad został przyjęty. Zaczyna jest w ogóle nie odejść od półrocze przyszłego. No tak było w dzienniku polskim. Pan czytajło. Ja myślę, że jakiekolwiek liczenie, czy to były setki, czy dziesiątki, czy tysiące, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ konsultacje społeczne najczęściej biorą osoby, które są zainteresowane. Jeżeli ktoś nie bierze w nich udziału, to w żaden sposób nie musimy się zastanawiać, czy on wyraził swoje zdanie, czy nie. Ale jednak w rozmowach, jakie do tej pory się toczyły, to znakomita większość uczestników konsultacji mówi, że jeżeli, to strefa. Strefa, która będzie miała określone jasno zasady, będzie, ponieważ każde tworzenie jakiegokolwiek czegoś, co nie ma do końca określonych zasad, będzie prowadzić do bałaganu. Bałagan w tej chwili jest na przykład na ulicach Zaleskiego, Kielecka, kto by rano przyjeżdżał, to widzi, co się dzieje. Tam nawet Straż Miejska się nie zapuszcza, jeżeli nie dostanie 3 telefonów, żeby przyszła. Ze względu na to, że tego bałaganu nie jest nikt w stanie uporządkować, panie Januszu. Po prostu stają, parkują jak się da, a Straż Miejska dlatego, bo po prostu tylko na wezwania mieszkańców wtedy przyjeżdża. Ale już nie jest pewna, bo przyjedzie, a ten już odjechał. W związku z tym to jest tylko tracenie na paliwie na wszystkich. W związku z tym mówię, konsultacje społeczne, czy one są, czy tysiące, czy setki, to my musimy określić słowami wielu zainteresowanych, ponieważ to dotyczy wielu, my dlatego zmieniamy, ja sugeruję nie setki, tylko wielu, a my wiemy, że na przykład w spotkaniach oficjalnych wzięło udział tylu i tylu. Ja nie będę mówił, ile z iloma osobami na przykład rozmawiałem na ulicy, czy Zaleskiego, czy na ulicy Kieleckiej, czy na Nisiołka, po prostu to są ludzie, którzy pytają, zadają pytanie, co będzie, co uważają. Że to jest, że jemu do bramy nie może wjechać. Na przykład ulica, która jest przypadek mieszkańcy bardzo takiej ulicy maluteńkiej, to jest chyba Mogilska. Jak się wyjeżdża z ulicy Chłopickiego, ale w stronę ronda, w prawo, jest taka jak ślepa kiszka. Przecież oni mówią, że nie potrafią wyjechać z własnego garażu, czasem jest poparkowany, bo się nie złożą. Wszyscy parkują. Była propozycja parkowania po jednej stronie, nie przeszło. W związku z tym uporządkowanie tego jest niezbędne. Dlaczego w takim razie na spotkanie przyszły 4 osoby tylko? 6. No, trudno. Może pora płacić. Różne warunki. Pani Janowo. Na pewno będą rozmowy. Na pewno będą dalsze rozmowy, jeżeli Rada Miasta czy ktokolwiek podejmie to. Proszę Państwa, ja zgłaszam poprawkę. Naturalnie nie zanikło. Żeby w uzasadnieniu zmienić uczestniczyły setki na uczestniczyło wielu mieszkańców. Tak, to będzie zainteresowany zostanie. I w paragrafie pierwszym zamienić to, co jest zdanie, że Rada Dzielnicy II Grzyduszki i wykreślić pozytywnie opiniuje zaproponowany projekt rozszerzenia sobie płatnego parkowania, zamienić na ponownie wnioskuję do prezydenta miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania na terenie dzielnicy drugiej, ponieważ tutaj jest trochę niezgodność z tytułem, że w tytule jest wnioskuję, a w paragrafie takim opiniuję. I żeby przepisać po prostu to, co jest w tytule. Wnioskujemy po prostu, dajemy sygnał, że chcemy, żeby dalej było na ten temat. Poczyniamy jakieś kroki. Wnioskujemy po prostu, żeby... Głosujemy nad moją poprawką. Kto z Państwa jest za?
przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, jedna. Czy nie możemy jeszcze 90 zmienić tego bału na nasyp? Nasyp kolejowy, no. Chyba, że on nie dobrze. Wał to się raczej mówi, wał na czekał. To jest określenie geograficzne, wał atlantycki, historyczne, wał atlantycki na przykład. No tam nie jest, to nic, wał kolejowy też. Wał przeciwpowodziowy. Nie chyba, że Państwo się kojarzy, czy zmienię. W takim razie przechodzimy do głosowania nad całym projektem po poprawce. Kto z Państwa jest za? 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Cztery. I bardzo dziękuję.